Dzień dobry, kochani. Dzisiaj jest wtorek, a ten wtorek oznacza wiele, ponieważ dzisiaj odstawiamy Idulkę. W sensie ja odstawiam, ale Michał musi mi w tym pomóc. Właśnie wróciłam z pracy, zrobiłam sobie kawkę, ponieważ dzisiaj byłam w delegacji. I Idulkę odbiera dzisiaj Michał, na szczęście, więc ja mam chwilkę dla siebie, dosłownie chwilkę. No i dzisiaj ważny dzień, przynajmniej dla mnie. Już jest mi trochę przykro. Mam nadzieję, że dosyć dobrze to przejdę i dajcie mi znać, dziewczyny, czy też było wam tak ciężko odstawić dziecko od piersi, bo ja mam taki mały problem z tym, ze względu na to, że mam wrażenie, że Idulka jest tak związana ze mną przez to i boję się, jak to będzie, jak ją odstawię, czy będziemy miały dalej taką więź. Wiem, że to może trochę głupie, ale takie mam po prostu obawy. Mam nadzieję, że pójdzie łatwo. I może zacznie Ida nam w końcu jeść kolację przez to, jak, po tym jak ją odstawimy, bo po prostu tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, te ostatnie kolacje to jest jakaś jedna wielka masakra. Także trzymajcie za nas kciuki, pewnie kolejne 3-4 dni będą trudne. A w związku z tym, że ja właśnie wyjeżdżam na weekend i teściowie zajmują się Idulką przez całą sobotę, to też nie chciałam robić tak, że w sobotę nagle miałaby odstawioną pierś. Chcę to zrobić tak na parę dni, właśnie 5 dni wcześniej. Mam nadzieję, że będzie to wystarczająco. Ona już jest taka, rano dzisiaj na przykład spała bez cyce, co jest trochę szokiem, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to dobrze. A tymczasem mam kawkę, mam mini chałeczkę, właśnie po drodze sobie kupiłam w Pudce i lecę pooglądać sobie YouTube'a, póki mam chwilę dla siebie. A pewnie znając mnie, to chwilę posiedzę i zabiorę się za sprzątanie, bo standardowo syf w mieszkaniu ogromny. Właśnie zaczynam robić obiad, bo zaraz Michał będzie z Idulką w domu. Ale śmiać mi się chce. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak robią. Idulka jest w fazie wyciągania nam garnków i rozstawiania ich po całym mieszkaniu. Wiecie, znajduje łyżki. Łyżki do gotowania, do mieszania wszędzie, nie? Więc takie ma moje dziecko fazę. A ja właśnie zabieram się za gotowanie. Si, ta marchewka jest? Tak. To trzeba podmuchać, tak? O, jesz mięsko? Tak. Nie. Co to? Mięsko. O, nie. Co to? Mięsko. Dmuchać? O! Nie. Daj nabi. No. Hop. To nie jest. Dobre? Dobre to jest? Bardzo dziękuję. Zamykamy pewien etap i jest mi, wiecie, tak przykro.
ale jednocześnie naprawdę się ostatnio bardzo męczę, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć karmienie. 18, prawie 19 miesięcy karmienia to i tak super wynik, ale wiecie, pewnie jako mamy, które oglądają te, które karmimy piersią, nie wiem, przynajmniej dla mnie jest to takie trudne i emocjonalne bardzo. Idę poćwiczyć, żeby zająć troszkę głowę, i wracam do treningu, bo totalnie odpuściłam sobie ostatnio przez chorobę, tak jak mówiłam, ale też no, ciężko mi wrócić po tej przerwie teraz. Ale nic, trzeba się zebrać, jest godzina 19:50, Michał poszedł usypiać Idulkę. Dzisiaj pewnie będzie czekała nas ciężka noc, a bardziej poranek i pewnie kilka kolejnych dni też będą ciężkie. No jutro może być ciężko w ogóle, na szczęście Michał ma jutro wolne, tak sobie zaplanowaliśmy. I jutro no, będzie pierwszy wieczór bez Cycy. Zobaczymy jak to będzie, dam wam znać na pewno. Trening zrobiony i zabieram was na kolację. Dzisiaj robię taką pyszną kolację. W sumie polubiliśmy ją po śniadaniu w Szuku i często robimy ją sobie teraz z Michałem na kolację, czyli bułka brioche, tak się nazywa? Jakoś tak, taka bułka, awokado, jajecznica, serek halloumi i ostry sos. I jeszcze baby szpinak mamy, to też dodam. Także zabieram was dzisiaj na kolację. Głodna? Tak. I co, będziesz jadła płatki? Tak. No dobrze, to już ci daję. Relacja, dzień pierwszy po odstawieniu. Jest godzina 5:30, idę już o to czwartej. Mniej więcej nie śpi, tam próbowaliśmy ją dospać. Chwilę spała, dużo płakała, ale jakby od razu zakumała, że nie dostanie, wiecie czego? Nie będę mówiła tego słowa. Więc cosi? Gorące? Tak. Trzeba podmuchać. No, teraz jedz. No. Już. Także o 5:20 już ją wzięłam tutaj do kuchni, bo krzyczałam mniam, 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 mniam. I na hasło nawet woda już się tak cieszyła, więc po prostu była dziewczyna głodna. Wcina płatki, pierwsze śniadanie, 5:40, no matko, aby tak nie było codziennie, bo się normalnie zachlastam. Ale słuchajcie, jest jeden plus wstawania o tej godzinie. Mianowicie to, że zrobiłam sobie już owsiankę do pracy i zrobiłam sobie sałatkę do pracy. Taką, wiecie, prostą. To jest sałata, pomidor, ogórek, suszony pomidor i przed chwilą zrobiłam sobie serek halloumi i biorę taki sos, nie wiem, jeszcze go nie próbowałam, więc mam nadzieję, że będzie dobry. Wyspałaś się? Co? Wyspałaś się? Powiedz tak? Powiedz tak czy nie? Dzień dobry wszystkim.
Mały update. Dzisiaj mamy czwartek, więc to jest wtorek, środa, czwartek, trzeci dzień odstawiania Idy. No idzie nam całkiem znośnie. Wczoraj byłam z Agatą i Karoliną. Pozdrawiam Was dziewczynki i całuję serdecznie. Byłam na kolacji, specjalnie wyszłam tak mniej więcej o 18:30 z domu, żeby Ida mnie nie widziała i zjadła normalnie kolację, ale niestety tej kolacji też tak średnio zjadła, więc mieliśmy dzisiaj pobudki o 2:00 i był straszny płacz i o 4:00 i był straszny płacz. Udało ją się przeciągnąć do 6:00, ale o 6:00 to już było mniam mniam, że ona jest głodna i trzeba było wstać i robić jej owsiankę. Natomiast taki update z mojej strony to jest to, że w środę, wczoraj bardzo dobrze się czułam, nic mi się nie działo, natomiast dzisiaj czuję, że mnie tak kują piersi, więc myślę, że po prostu tam dużo się zbiera pokarmu. No i pewnie się będzie przepalało, jak to moja mama mówi. Dzisiaj muszę, nie wiem czy mam szałwię w domu, więc muszę zerknąć, jak nie to skoczę do Żabki, kupię sobie szałwię. Może mi to delikatnie pomoże. Nie ma tragedii, nie ma tragedii oczywiście, ale jeżeli może mi to pomóc w odstawieniu, to sobie po prostu pomogę. Odebrałam Idulkę ze żłobka i właśnie wcina placki, zrobiłam jej placuszki i chyba jej smakują. Dobre? Tak. No to super, cieszę się bardzo. Zrobiłam jej placki z jajka, mąki i mleka. Wiecie, taki naleśnikowy, taka naleśnikowa masa. Taka naleśnikowa masa, ale zrobiłam z tego pancake'i i dodałam jej dżemik. Powiedz hej! Dobre to jest? Dzisiaj niestety w żłobku było średnio, z tego co wiem. Wczoraj było do południa ciężko, bo Ida była po prostu bardzo zmęczona po tym wczesnym wstawaniu, ale po południu miała świetny humor, natomiast dzisiaj pani Asia powiedziała, że jeszcze do południa było ok, natomiast po drzemce wstała w strasznym humorze i faktycznie jak szłam do żłobka po nią, to już się przy samochodzie słyszałam, jak płacze. Niestety takie dni też się zdarzają, ona też na pewno to przeżywa. Ale będzie lepiej i będzie na pewno lepiej, lepiej, lepiej i nam wszystkim wyjdzie to na dobre. Kończę, bo mnie ręka boli i idę posiedzieć z Idulką. Pokażemy, jak ty pięknie pijesz syrop. Nie syrop, co ja mówię? Olej, olej i do tego hop, aż tak buzię otwierasz szeroko. Opa! Co ten Stasiek szaleje? Szaleje się chyba najadł, Stasiek. I uwaga, pycha, a teraz jeszcze takie witaminki i witamina D. Witaminki, witaminki dla Iduśki, witaminki, witaminki. Uwaga, liczymy kropelki, tak? I liczymy, jedna kropla. Druga kropla. 9! Jej! Ta jedna. A ty chcesz już to? No to proszę. Poproszę. Dobra, jest. Mamy. Mamy to. Dzień dobry, w sobotę właśnie jedziemy z Bonią do Efci. Mamy weekend z siostrami. I Ducha została z moimi teściami. Także odpalamy wrotki dzisiaj i pijemy. O, i leci aparat i widzimy się później. Tup, 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 lecimy. Ewa nam zostawiła klucze, bo pojechała z Kubą do Raszyna. Także zaraz zobaczymy ich piskrzaka małego Sisi. Uważaj, tylko powolutku, żeby nie uciekła. Cześć, Sisi, cześć, cześć. O, obcy, obcy. Trochę się ogarnęła laska. Nothing to think about, but you. I've never been in love like this. I think that would have worried me before. Bones jumping out of my wrist.
touch me, I am sure. I thought that there was more to this. Now the simple things became all that we need tonight. Got me feeling like a kid. We don't mention. Dzień dobry, kochani, witam się z wami we wtorek. Strasznie mi lecą dni. Ostatnio mam bardzo, bardzo intensywny czas i w pracy jestem cały czas w rozjazdach i w domu tutaj też. Idulka nam gorączkowała przez weekend, kiedy siedzieli z nią moi teściowie. W niedzielę nam też jeszcze gorączkowała, a to akurat się złożyło w 10 dzień po szczepieniu, więc jakby domyślaliśmy się, że tak może być. Ja dzisiaj padam na ryjek, więc przychodzę do was z taką króciutką jesieniara mood. Chwilę chciałabym z wami pogadać. Nie chciałabym pomijać tego kroku we vlogach, bo jest to dla mnie ważne i cieszę się, że też, że opowiadacie mi swoje historie, piszecie mi o swoich odczuciach, co jest dla mnie ekstra, że się komunikujemy i mamy kontakt. Beata ostatnio napisała mi komentarz, że fajnie jakbym poruszyła temat na przykład podziału obowiązków w domu, więc to po pierwsze. U nas w domu jest tak z Michałem, że przed Idą i przed Staśkiem było tak, że ja sprzątałam kurze, a Michał mył podłogi i odkurzał. Aktualnie trochę nam się to wszystko porozjeżdżało i na co dzień tak staramy się ogarniać. Ja bardziej zajmuję się praniem i suszeniem tych rzeczy, w sensie przerzuceniem ich do suszarki i później składaniem prania. Michał zajmuje się tutaj bardziej zmywarką. Staram się ogarniać cały czas, tak jak widzicie, że ja na co dzień lubię mieć porządek i staram się wieczorem ogarniać na kolejny dzień. Natomiast Michał codziennie nam odkurza mieszkanie, więc taki jest mniej więcej nasz podział. I wiadomo, jak przychodzi dzień wolny, to ja staram się tak na pincuś, glancuś posprzątać mieszkanie. I czasem Michałowi zostawiam łazienkę do ogarnięcia, a czasami sama ją też ogarnia, więc to w zależności, ale tak na co dzień to tak mniej więcej wygląda. Nie jest to też tak, że ja robię wszystko w domu, cisnę Michała, bo to wiecie, jakbym nie cisnęła, to wiecie jak to jest, pewnie bym muszę to mocno egzekwować i walczę z nim i czasami się buntuję, wiecie, że czegoś tam nie robię. Ostatnio na przykład nie składałam prania, bo mówię hola hola, co ja tylko mam składać to pranie, ale tu jakby powiedzieć, walka cały czas trwa, ale może za 5 albo 10 lat dojdziemy do ładu i składu, mam nadzieję. No, więc tak, nie ma łatwo. Nie ma niestety łatwo z tymi podziałami obowiązków. Wcześniej było łatwiej przed dziećmi. No dziećmi w sumie, Stasiek, to też nasze dziecko. Teraz jest trochę gorzej. Kolejna kwestia. To budżet i opieka nad dzieckiem. Może zacznijmy od opieki nad dzieckiem. My z Michałem dzielimy się tak, że rano Michał ogarnia Idulkę, robi jej śniadanie, ubiera ją, wybiera jej rzeczy do żłobka, odwozi ją do żłobka. Ja codziennie praktycznie, chyba że Michał ma wolne, albo ma tak, że kończy pracę o 15, to wtedy o 15, to wtedy on odbiera Idę, ale tak to codziennie odbieram Idulkę. No i popołudniami z nią jestem do tej godziny 19. Natomiast kiedy mamy dzień wolny, to tak sobie to dzielimy na pół mniej więcej. Chwilę on się nią zajmuje, chwilę ja. Jednego dnia on usypia Idę, jednego ja. Tutaj w tym czasie, kiedy mamy wolne razem, albo Michał kiedy ma wolne, to staramy sobie to jakoś tak 50-50 mniej więcej dzielić. Wiecie? Chociaż Idulka jest taka, że to od niej zależy, bo czasem ma dzień, że jest tylko mama, mama i no ciężko mu się nią zajmować, kiedy ona ciągle płacze i krzyczy, a są dni, kiedy ona ma mnie gdzieś i ja mogę sobie leżeć w salonie i Michał się nią zajmuje. Także mniej więcej tak wygląda nasz podział. Na przykład teraz, kiedy mnie nie było, byłam z siostrami, co zresztą widzieliście, Idulka miała 38,7 gorączki. I ja nie wracałam do domu, bo co moje siostry były trochę w szoku do mojego podejścia, ale ja powiedziałam, że Idę też ma tatę. Ja aktualnie Idulki już nie karmię, a tata przytula tak samo jak mama i jakby
świetnie sobie Michał poradził, uspokajał mnie też, wiecie, to nie było też tak, że ja w ogóle zlałam temat, przejmowałam się, czy wszystko jest ok, ale tak mnie, wiecie, uspokajał i to w nim jest super, za to też go kocham, że takim świetnym tatą jest, że wiecie, nie ma czegoś takiego, że no właśnie Ida gorączkowała i było jakaś ciebie matka, wracaj do domu. Nie, spoko, jestem tatą, zajmę się Idą, dam jej przeciwgorączkowy, poprzytulam się z nią i idę z nią spać, nie? Także to jest świetne. I tak mniej więcej wygląda nasz podział w opiece. A jeżeli chodzi o budżet, miało być krótko, a widzicie jak to jest, tak to właśnie ze mną jest. Ze mną nie da się krótko gadać, bo ja jestem pleciuch strasznie. To sobie muszę tylko obniżyć. O, będzie tak, dobrze. Jeżeli chodzi o budżet domowy, kiedyś, może zacznijmy od początku, wyglądało to tak, że jak tylko się wprowadziłam do Michała, Michał wynajmował strasznie drogie mieszkanie. Na tamte 7 lat temu to były ogromne pieniądze i na początku mu się, ze względu na to, że zarabiałam też mniej, dorzucałam chyba około 600 zł do tego mieszkania, czy 700. Resztę płacił on. A później gdzieś tam ta kwota za mieszkanie zaczęła się nam po prostu równać i po równo się składaliśmy i mieliśmy też tak, że składaliśmy się te 7 lat temu na spożywkę po 300 zł miesięcznie, czyli mieliśmy 600 zł na takie, wiecie, spożywcze rzeczy do domu i to nam raczej wystarczało zazwyczaj. Teraz byśmy dwóch tygodni nie wyżyli za to. Natomiast tak wyglądały nasze początki. Później troszkę nam się posypało, ponieważ posypało to szczęście takie z małym nieszczęściem, ale nie chce mi się tutaj wchodzić w szczegóły. I co? A było tak, że kupiliśmy mieszkanie, wywaliliśmy całą naszą kasę, nasze oszczędności i mieszkaliśmy pół roku u Michała rodziców i wtedy nam się ten budżet troszkę pomieszał. A tak już skracając i nie wchodząc w szczegóły i każdy miesiąc, to aktualnie wygląda to tak, że mamy wspólne konto. W sensie tak, ja mam oddzielne konto, Michał ma oddzielne konto i jedno mamy wspólne. I na te wspólne przelewamy nasze wypłaty i z nich robimy wszystkie opłaty i tak dalej, i tak dalej. A jak po prostu potrzebujemy kupić sobie, nawet nie wiem jak to Wam wytłumaczyć, po prostu mam wspólne konto. I jeżeli ja mam ochotę sobie coś kupić, to sobie to kupuję. Jeżeli Michał ma ochotę coś kupić, to sobie to kupuję. A jednocześnie mamy oddzielny konto, gdzie mamy tam, wiecie, po jakieś 1500 zł, takie na wszelki wypadek. I z tego czasem korzystamy, a czasem nie. Michał z tego rachunku czasem płaci jakieś rachunki swoje. Ja czasem z tego rachunku płacę za jakieś obiady, kolacje, różnie. Natomiast ogólnie jest tak, że mamy wspólny budżet, wspólne pieniądze, obie wypłaty idą na jedno konto i z tego jakby płacimy za wszystko. Tak wygląda nasz budżet, a jestem ciekawa jak to u Was wygląda, bo może któryś z Was podsunie mi pomysł na jakieś zmiany, nie wiem czy, chociaż w sumie nam się dobrze tak żyje, jest ok, więc nie wiem czy potrzebujemy zmian. Ale dajcie znać jak jest u Was, jak wyglądają u Was te trzy kwestie, o których przed chwilą mówiłam. A ja uciekam do montażu, bo jestem trochę opóźniona z tym vlogiem. Miał być w niedzielę, ale właśnie ze względu na to, że Idulka nam gorączkowała cały dzień i się jak do mnie przykleiła, tak się odkleiła w łóżeczku, to się nie udało. W poniedziałek byłam w delegacji, dzisiaj byłam w delegacji. Także dzisiaj siadam, idę montować tego vloga i mam nadzieję, że widzimy się. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu też myślę, że koło wtorku, środy, bo w sobotę mnie nie ma w Warszawie, a w niedzielę mamy tak dosyć intensywny dzień, więc też chyba nie będę miała kiedy montować, także montaż sobie przerzucę na poniedziałek wieczór, kiedy Idulka pójdzie spać, także widzimy się pewnie wtorek, środa. Buziaczki.